Już 27 września ruszy głosowanie na projekty zakwalifikowane do poznańskiego budżetu obywatelskiego. O Państwa głosy powalczą winogradzkie przedszkola. Rada Osiedla Nowe Winogrady Południe zgłosiła projekt modernizacji terenów zielonych 5 winogradzkich przedszkoli. Jeżeli uda się wygrać, będzie to już drugi etap modernizacji. W pierwszym etapie, zgłoszonym do poznańskiego budżetu obywatelskiego 2018, projekt zajął drugie miejsce. Każde przedszkole otrzymało 66 tysięcy złotych, a na efekty nie trzeba było długo czekać. Zostały zerwane stare nawierzchnie asfaltowe, które znajdowały się w ogrodzie. Położona została kostka brukowa w części dawnych dróżek asfaltowych. Wyrównany został również teren, nawieziona ziemia, zasiany trawnik. Powstało również boisko sportowe, z którego na co dzień korzystają wszystkie przedszkolaki, a jest ich dokładnie 125. Dzięki uzyskanej kwocie poprawiła się także jakość i bezpieczeństwo zabawy w placówce numer 116 z osiedla pod Lipami, gdzie również pojawiło się boisko do gry w piłkę nożną. Jak widać, tutaj mamy zrobione boisko i plac zabaw, ławeczki wokół boiska i trochę zielonej trawy. I chciałam z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy głosowali tutaj na nasz budżet i przyczynili się tym samym do zrealizowania naszych planów. Mam nadzieję, że w przyszłości i w następnym roku będziemy mogli kontynuować tutaj te plany. Żeby kontynuować plany placówek przedszkolnych, potrzebne są Państwa głosy. Jednostka samorządu pomocniczego Nowe Winogrady Południe stara się o 500 tysięcy złotych. Dzięki tej kwocie uda się dokończyć modernizację terenów zielonych przedszkoli numer 116, 127, 129, 131 i 140. Jak zaznaczają dyrektorzy przedszkoli z osiedla Przyjaźni pod Lipami, postanowili razem powalczyć o dofinansowanie, bo borykają się z podobnymi problemami. Wszystkie te placówki powstały w latach 70. i potrzebują pieniędzy, by ulepszyć swoje ogródki i zadbać o bezpieczeństwo dzieci. We fragmencie ogrodu pozostały jeszcze ścieżki asfaltowe, stare, zniszczone, wybrzuszone, uszkodzone przez konary drzew. I wymaga to pozyskania dalszych środków na to, żeby dokończyć te prace. Zatem nasz kolejny wniosek, drugi etap modernizacji ogrodów, zakłada modernizację, zerwanie tego asfaltu, założenie nowych ścieżek, dosianie trawników, wyrównanie terenu, ale także myślę, jeśli uda nam się ten projekt wygrać, chciałabym wzbogacić jeszcze miejsca zabawowe dla dzieci o takie elementy drewniane sprzyjające rozwojowi sprawności fizycznej dzieci, sprzyjające dobrej zabawie na powietrzu. Plany po uzyskaniu dofinansowania ma również przedszkole numer 116. Chcielibyśmy zrobić taki zjazd dla naszych dzieci niepełnosprawnych, ponieważ chciałam wspomnieć, że jest to przedszkole o trochę innej specyfice niż tutaj otaczające nas i chcielibyśmy, mamy dzieci niepełnosprawne i chcielibyśmy im tutaj ułatwić też dojście do tego naszego boiska i do placu zabaw. Także na każdy głos liczymy i mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli kontynuować i realizować nasze dalsze plany. Chcielibyśmy jeszcze więcej tych placów zabaw, jakieś uatrakcyjnić, tego typu zjeżdżalnie, huśtawki być może, bo teren jak widać jest dość ogromny i przydałoby nam się jeszcze tutaj coś takiego. Plany, oczywiście jeszcze też wejście do przedszkola, też mamy tutaj plan przygotowany, być może to nam się uda zrealizować. Podobne plany mają również pozostałe trzy placówki. Tereny zielone przedszkoli służą dzieciom na co dzień, ale to także na nich odbywają się pikniki, kiermasze i festyny. W przedszkolu imienia Kubusia Puchatka co roku z okazji Dnia Dziecka odbywa się festyn dedykowany wszystkim mieszkańcom Winograd, w tym przedszkolakom z pobliskich placówek. Jak widać, potrzeby są duże i dużo również potrzebnych jest Państwa głosów. Przypominamy, głosować na projekty z poznańskiego budżetu obywatelskiego można od 27 września do 19 października.